Cześć, z tej strony Kaczmar. W dzisiejszym odcinku recenzja gry Kakao. Zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Kaczmar, witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor TV. Dzisiaj przedstawię Wam recenzję gry Kakao. Jest to gra, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa G3, za co bardzo dziękuję. Gra jest przewidziana dla 2 do 4 osób. Czas rozgrywki to w okolicach 45 minut. To bardziej przy tym wariancie 4-osobowym, od razu mówię. I wiek graczy 8+. Można moim zdaniem mniej, o tym powiem za chwilę. Słuchajcie, standardowo całość jest podzielona na 2 filmy, tutaj zobaczcie moją recenzję tej gry. Natomiast jeżeli interesują Was zasady, jak w tę grę grać, to zapraszam do drugiego filmiku. Link znajdziecie tutaj, kliknijcie w notyfikację na YouTube i ten link Was przeniesie do tego filmu. Tutaj natomiast skupmy się na recenzji. Standardowo chciałem zacząć od wykonania, tutaj bardzo duży plus. Przede wszystkim, drodzy wydawcy całego świata, więcej takich wypraskek. Ja to po prostu uwielbiam, jak dostaję wypraskę, wszystko ma elegancko, ładnie swoje miejsce, wiemy co, gdzie postawić. Jedyny minus takiej wypraski jest to, że w przypadku gry akurat Kakao uniemożliwia to otrzymanie gry na półce w pionie. Ja już wtedy się wszystko wysypuje, no i mamy lekki bałagan. No ale to jest jakby taki moim zdaniem mały problem, ponieważ ja na przykład już jestem na takim etapie, że bardzo mało gier trzymam. Mam tutaj taką kolekcję, która proszę, ładnie stoi i się prezentuje. Wszystkie inne gry już leżą w ten sposób na półkach, więc jakby dla mnie to jest problem. Nie jest to problem, myślę, że z Wami będzie podobnie. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o wykonanie, uważam, że jest naprawdę, tak jak powiedziałem, na bardzo duży plus. Tekstura to są bardzo solidne tekstury, nie połamią się łatwo, nie pogubią. Drewniane elementy, chociażby wspomniane już figurki, tudzież owoce kakaowca, też prezentują się bardzo solidnie, bardzo ładnie. Co do samej grafiki, no to jest moim zdaniem kwestia gustu. Ja spotkałem się z opiniami, że tak nie za bardzo podeszła, bo jakaś taka bardzo, nie wiem, ciężka, surowa, takie się opinie, że tak powiem, przewijały. Mi osobiście jakoś tak, powiem szczerze, ani w jedną, ani w drugą. Jest na pewno zrobiona, że tak powiem, bardzo estetycznie, bardzo schludnie. A to, czy komuś podejdzie, czy nie, no to już jest kwestia indywidualnego gustu, dlatego też tutaj nie chcę za bardzo się w to zagłębiać. Ja może osobiście wolę jakieś takie bardziej, nie wiem, no, hardkorowe klimaty komiksów dla dorosłych i tak dalej. Komiksów dla dorosłych, nie mam tu na myśli oczywiście pornoli, mam tu na myśli komiksy, nie wiem, w stylu Franka Millera albo coś takiego. To jest rodzaj grafiki, który mi osobiście bardziej odpowiada. Natomiast to, moim zdaniem, jest zupełnie w porządku i absolutnie sprawdza się w roli, którą ta gra ma odgrywać. A propos tej roli, ważne jest, żeby wiedzieć, jaka ta gra jest. To nie jest wielka, rozbudowana gra z nie wiadomo jaką fabułą, nie wiadomo jakim klimatem. To ma być lekka, sympatyczna gra na zdobywanie punktów przy wykorzystaniu takiego dosyć ciekawego i oryginalnego, jak na gry planszowe, tematu zbierania i sprzedawania owoców kakaowca. I moim zdaniem absolutnie tutaj to dokładnie dostajemy to, co było zamierzone i moim zdaniem będzie naprawdę trudno jakiekolwiek zarzuty do tej gry. Przede wszystkim zasady są bardzo prosto można się ich nauczyć, bardzo prosto można je wytłumaczyć. Graliśmy w to z moim kuzynem i z jego żoną, którzy lubią gry planszowe, ale nie są jacyś szczególnie planszówkowi, u nich na półce na przykład jest tylko kolejka, ale zagrali w to, na zasad się nauczyli bardzo szybko, nie trzeba było już nic tłumaczyć, po dosłownie jednej czy dwóch kolejkach. I bardzo mi się gra spodobała, już padały hasła w stylu zupełnie inna, oryginalna, ciekawa, więc no moim zdaniem ludzie, którzy nie są tacy super planszówkowi, na pewno tutaj coś dla siebie odnajdą. A planszówkowi stwierdzą, kurczę, bardzo fajna, lekka gra, która może służyć jako, nie wiem, taką rozgrzewkę na wieczór, albo po prostu, żeby zabić trochę czas, jak mamy jakiegoś wieczoru, parę, nie wiem, pół godziny, 45 minut wolnego, albo jak się umawiamy na taką sesję, to żeby właśnie zacząć od czegoś lekkiego, zaczniemy od tej. W tej roli to się sprawdzi bardzo, bardzo dobrze.
Ważne jest to, że gra się bardzo dobrze skaluje. Grałem to, tak jak mówię, w wariancie czteroosobowym, grałem w wariancie dwuosobowym i za każdym razem zabawa była dokładnie tak samo dobra. Bardzo dobrze się bawiłem w obu przypadkach i uważam, że to jest duży plus, ponieważ no nie ma żadnej tak naprawdę różnicy. Przy czterech osobach jest po prostu wiadomo, trochę więcej interakcji, trochę więcej rozmowy między graczami i tak dalej, no ale to jest jakby naturalne. Natomiast sama rozgrywka bardzo dobrze się sprawdza w każdym wariancie. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, która mi się bardzo spodobała, to jest to, że jak się po grze, wiadomo, analizuje, że tak kurczę, a ten ruch, te tutaj, jeśli chodzi o strategię się ogaduje, prawda? Że no tutaj to jest ważne, bo można zrobić to, to i to. I przy tej grze było podobnie. Przy tej grze po rozgrywce bardzo dużo dyskutowaliśmy o tym, co jest najważniejsze, ponieważ w tej grze będziemy rozstawiać różne kafelki i na tych kafelkach jakby wykonywać różne akcje, które nam będą dawały punkty albo możliwość do zdobycia punktów. No i teraz trzeba dobrze rozplanować, tak? Ile pracowników chcemy do jakiego kafelka przyłożyć, żeby mieć jak najwięcej z tego zysku, albo możliwego zysku później. I bardzo mi się podobało, po prostu tak na początku było, kurczę, stwierdzone, kurczę, ten nosiwoda jest ważny, bo jak się go dobrze tam ustawi i dużo się, że tak powiem, nim poruszy, to można nagle dostać na koniec gry 16 punktów. No to jest prawda, nosiwoda jest ważny. Ale w sumie te żetony Boga, no to też są dosyć ważne, bo możemy potem je odrzucić i sobie nabudować ten kafelek, położyć w dowolnym miejscu i dostać jeszcze jakieś dodatkowe punkty, jeszcze dodatkowe rzeczy. No to jest racja, to jest ważne. Ale w sumie te kakaowce też są ważne, ponieważ może jak dużo ich zdobędziemy i wyłożymy trzech pracowników przy rynku, gdzie sprzedamy jeden owoc kakaowca za cztery sztuki złota, to strasznie dużo punktów tutaj zdobędziemy. I tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę wszystkie rzeczy są ważne. Ja nie wiem, może jak jeszcze pogram w to z miesiąc, dwa, to jakąś taką strategię w swojej głowie stworzę. Na razie, przyznam się bez bicia, nie mam strategii na wygraną. Raz wygrałem, raz przegrałem. Nie wiem tak naprawdę czemu, ale nie dlatego, że to się nie da, nie dlatego, że to jest jakieś przypadkowe, absolutnie nie. Tylko po prostu dlatego, że tak jak mówię, wszystkie te możliwości, a jest ich trochę, są ważne. Wszystkie te akcje, które możemy wykonać, są moim zdaniem albo tak samo ważne, albo cholernie do siebie zbliżone. I to jest fajne. I to jest moim zdaniem fajne, bo naprawdę zmusza do trochę ruszenia mózgownicą, ile pracowników, gdzie, przy czym chce wyłożyć, żeby zdobyć jak największą przewagę nad swoimi przeciwnikami. I za to bardzo duży plus. Dla kogo moim zdaniem ta gra jest? Tak jak powiedziałem wcześniej, wiek tutaj jest zaznaczony na pudełku, wydawca sugeruje 8+. Moim zdaniem dziecko w wieku 6 lat też sobie spokojnie poradzi. Okej, może nie będzie miało jeszcze takiego strategicznego myślenia i podejścia do całej rozgrywki, na zasadzie, że jeszcze no będzie trochę tak, no po prostu będzie na zasadzie wykładania i zdobywania punktów, ale będzie się przy tym dobrze bawiło, to wam gwarantuję. Więc naprawdę bardzo fajna gra rodzinna, reasumując, bardzo ładnie wykonana, prosta, szybka do nauczenia, szybkie rozgrywki, moja rozgrywka jedna dwuosobowa trwała dosłownie 15 minut. Naprawdę dużo zabawy dostarcza, dużo satysfakcji z wygranej. No powiem naprawdę, same pozytywy mi przychodzą do głowy i naprawdę trudno jest mi się do czegokolwiek przyczepić. Bardzo serdecznie tę grę polecam. Słuchajcie, moja ostateczna ocena od Geek Factor TV, gra dostaje 9 na 10. Jeszcze raz chciałem w tym miejscu podziękować wydawnictwu G3 za podesłanie mi tej gry do recenzji. A was, moi drodzy, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. W kolejnym odcinku standardowa zasady gry kakao, a w jeszcze kolejnym recenzja gry Cold Express. Dzięki wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, przekazujcie znajomym i zapraszam was częściej do nas na kanał i na naszego bloga i Facebooka i Twittera. Dzięki, do zobaczenia, cześć. No ale 55 plus 7 to jest 62, więc wygrałam. Nic nie było widać. Przegrałem.